Witam, zagrajmy dalej w Deus Ex. Powrót do gry. I idziemy teraz na tyły tamtego budynku. Jeszcze zobaczymy, czy na pewno tutaj niczego nie pominąłem. O właśnie, tutaj wygląda na to, że coś tu można znaleźć jeszcze. Aha. Czyli po prostu to jest drugie wejście, tak? Do tego samego. No logiczne w tej grze. Premia za odkrycie kluczowego obszaru 250. Co za dziura? Aha, bo tutaj powinna być szyba i to była, powinna być taka lada i tutaj powinna być wymiana, tak? Towarów. Chad, zeszedłem do tuneli, żeby zobaczyć, gdzie rozstawili się ci goście z rządu, o których mówił Wojczek. Będziemy musieli bardzo uważać, ponieważ wygląda na to, że jeszcze nas nie zauważyli. Dziwna rzecz, było sporo żandarmów, ale także jacyś Amerykanie. Słyszałem, jak mówili, że pracują dla MJ-12, ale nie mam pojęcia, kto zacz. Kto to jest? Dobra, tutaj już byliśmy, tak więc chodźmy tędy. Aha, i ponieważ dostaliśmy punkty znowu i nie działa. Zobaczmy, czy możemy tutaj teraz coś podnieść. Możemy? 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 Otwieranie? Nie możemy. Trudno. Ale jak na razie dajemy sobie radę nawet z takim poziomem tego otwierania, więc wszystko jest jak najlepiej. Let's catacomb de Paris. Tak. Katakomby w Paryżu. Muzyka się nie zmieniła. The reports I am finding indicate a siege on the catacombs. MJ-12 must be trying to drive Silhouette from their hideout. Hmm. Nic dziwnego. Nie lubią terrorystów, to jest granat przyklejony na ścianie. Już jest mój. O, jakieś przejście ukryte. Zobaczmy. Żołnierz nuci. Niedobrze. Może nam on zaszkodzić. Pojemnik z palnikiem. Gdzie ten żołnierz? Gdzie on jest? O, jest. Teraz pytanie, czy możemy go bezpiecznie załatwić. Something creeps me out about Hela. I don't know. She's from high command. They're all like that. I think she really gets off being down here. Have you seen the little nest she set up in the room with the pillars? The command post? She does seem to be in her element. Curling up in her nest like a harpy. Man, I'll be glad to get out of here. Me too. I don't like tunnels. Always sounds like someone's sneaking up on you. Zwykli ludzie. Rozmawiają o dowódcy swoim. Dowódczyni raczej, by możemy powiedzieć. Co, może lepiej będzie ich po prostu nie ruszać, co? Czyż tam jest jakieś szyby wentylacyjne, podejrzewam, że można to otworzyć. Ale dobra, skoro gra nie każe nam ich atakować, nie musimy tego robić, to tego nie róbmy. W tym razie, że oni stali tak, że nie... You're entering one of the larger tombs. Almost 6 million exhumed bodies were moved to the catacombs as a health measure during the 1700s. O kurde. Bo były wtedy epidemie, tak? Są czaszki. Jakieś dziwne te czaszki. Stoi ten pulas. O, tu idzie. Tylko pytanie, co znaczy tu? Tam idzie, dobrze. Chcesz podnieść obrzyn, ale masz za mało miejsca w ekwipunku. A po co mi ten obrzyn? Słyszę kolejnego faceta za to. Dobra, niech sobie chodzi tam, póki sobie chodzi. O kurde, to jest ten cyborg. Teraz jest okazja, żeby go załatwić. Co się dzieje? You're close to the bunker where Silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Strange.
Co to miało być? Nagle przyspieszył, zaczął tam jakiś facet jeszcze ze strzelbą był. Kurde no. Ale dziwne. On pewnie tamtego gościa zaczął atakować, tylko... Czemu? To... Nie wiem, niezrozumiałe to było, według mnie. Ale dobra. Mamy jakąś mapę, tak? Tego miejsca. A, no właśnie. Bunker Silhouette znajduje się tutaj. A my... Tutaj jest wejście, o. Tutaj stali ci goście, dwaj co żeśmy ich ominęli. Tutaj jesteśmy w tej chwili. Tu jest jakieś kółeczko. Chodźmy do tego kółeczka najpierw może, co? Zobaczymy, co to jest. A to? O, kolejne przejście jakieś ukryte. I... nic tu nie ma. Poza butelką wina. No tak, ale to jest Francja. Tu wszędzie jest wino. Tym razem jest to zamknięte. Wytrych. No tak. Aha, czyli można to na dwa sposoby otworzyć, tak? Co za drzwi? Zamknięte na amen. Otwórzmy zatem ukryte przejście. Przyjaźni ludzie. Bunkier pierwszy. Make sure they don't follow you. No, nie podążali, nie podążali, spokojnie. How did you find us? Szybko. You found the bunker. Oh, really? We can't let them discover our hideout. Who are you? I came to help. Majestic Triumph took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says it's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. Kurde, jaki irytujący głos. Pierre. I'm afraid. They have backed us into a corner. Spływy masz. We are surrounded. We don't have much time. Dobra. I'm JC Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton. Yes, the satellite transmission saved us from La Prison de Fren at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We are not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. Two of them took a wrong turn and were taken prisoner. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out, in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth. A great woman, Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout, and a map you might find useful. Get my people back and I will put you in touch with Nicolette. Ty pomóż mi, ja pomogę tobie. Chad jest postacią, która występuje także w części drugiej, Deus Ex Invisible War. Mhm. Ciekawostka taka, może zapamiętać. Tymczasem włamiemy się. Co nam da kolejny na klucz? Klucz do grodzi, książka. William Shakespeare, Król Lear. It's unfortunate I cannot send someone with you. We are holding our comrades prisoner. Comrades, tak. The soldier. What if they kill her? Nic się nie stanie. We are not prepared to fight a war. There's nothing we can do against our. Gazeta?
Dobra. Coś tam o zamknięciu katakumb było. Ciekawe, czy można tym kluczem, który ukradłem, otworzyć to. Proszę bardzo, można. A to oznacza, że chyba nie muszę im pomagać już. A może muszę, bo przecież no tak. Muszę. Bo oni gdzieś tutaj są. Bunkier trzeci. Znajduje się tak, 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 tak. Tutaj. I tu jest pewnie ta sala z kolumnami. A tutaj puste, tak? Zobaczmy. Looks like a chance to take out a team of MJ-12 troopers, but use your head. We don't want the hostages getting caught in the crossfire. Dobra. Załatwimy tylko tych złych. Pał. Plery! O kurde! Nóżki, 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 nóżki. A co z tym? Aha, nie mamy wallhacka. Jeszcze. Nie wiem, czy będziemy w ogóle go mieli kiedykolwiek. Co, zatrzymał się? O, nie ma go. Teraz ujdzie? Początek patroluje. Dziwnie. Te nogi to jest świetna rzecz po prostu. Ogniwo bioelektryczne, nie mogę tego podnieść, ale to nic nie szkodzi, bo zaraz sobie zużyjemy jedno, które mam. Już mogę podnieść. Okej. O, dynamiten. Tutaj leży. I tym dynamitem potraktujemy zaraz to pudło. Otwarte. Dodaliśmy dla pani login do sieci zabezpieczeń w tunelach. Sieć jest wciąż niekompletna, ale ciągle ją rozszerzamy. W ciągu 3 miesięcy powinniśmy już zabezpieczyć większość tuneli. Login Hela, hasło Ragnarok. Świetnie. Jeszcze raz wyrażam swoje zadowolenie z faktu, że będzie pani wspólnie z MJ-12 współpracować z nami w celu wyeliminowania siatki siluet w Paryżu. Proszę o przesyłanie mi codziennie raportów i o zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na sprzęt i formację. Gabili. Dobrze. Te katakumby wcale nie są takie duże przecież. Specjalnie je pomniejszyli, żeby się grać nie zablokował. Nie zagubił. Zawał. Chodźmy tu. Najpierw do pustego. Zobaczmy, co tam jest. W ogóle cokolwiek tu będzie? Another World War II bunker. No sign of MJ-12. Maybe it's vacant. Taki dziwny ten bunker, bo w sumie nie ma tu żadnych okien na niej nic, żeby można było strzelać do kogoś, kto znajduje się na zewnątrz. Człowiek. Tu chodzi. What do you want? Żul. Get out. I was here first. Sorry, just looking around. Aren't you afraid of the commandos? They better not come back here. I am not moving again. Right. You tell them that. At least I get away with something. Want a medkit? I stole 3. Or what about those poison darts? 600 for a medkit, 200 for the darts. They move me out to make room for military supplies. Wezmę sobie strzałki. I'll take the darts for 200. Good deal. Nie za trudne, tylko paraliżujące. Fiolka zajm. Chyba już nie będzie nam to potrzebne, więc nie będę tego brał nawet. Po co? Dobra. I kolejny zajm. A spróbujmy jeszcze raz z nim porozmawiać, może. Okay, so you wanna buy something? No. O, jeszcze bełty może kupić. I'll take the darts for 200. Good deal. O, to można się tutaj napchać tych bełtów, tak? Strzałek usypiących. Okay. I'll take... Tak w nieskończoność będzie sprzedawał? Okay. I'll take... Good deal. Ciekawe, ile tego daje. Magazynek za jeden ten. Dobra, myślę, że na razie mi starczy tego. Cygarety. I w następnym filmie będziemy dalej eksplorować katakumby. O, lama tu leży. Nie, to czaszka jest. Pff.
Dobra,